Telewizja Polska tej jesieni obchodzi swoje 70. urodziny. Telewizja litewska jest o 5 lat młodsza. Dlaczego dla Polaków na Litwie oglądanie telewizji w języku ojczystym przez wiele lat było marzeniem, a wręcz takim politycznym postulatem? O tym porozmawiamy dzisiaj z naszymi gośćmi w studiu Klubu Redaktorów, do którego zaprasza jak zwykle Walenty Wojniło. A na początku przypomnienie głównych wydarzeń mijającego tygodnia. Prezydenci Polski, Litwy, Łotwy i Rumunii spotkali się w Kownie, by omówić kwestie obronności i wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Wzięli też udział w międzynarodowym sympozjum poświęconym przyszłości Europy. Za pośrednictwem Łącza Wideo na konferencji wystąpili prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Bezpieczna Europa to Europa, w której Rosja ponosi klęskę polityczną, wojskową i gospodarczą. Rosja, która ponosi klęskę, to bezpieczna Ukraina, Polska, Litwa, Łotwa, Rumunia i cała reszta Europy. Rosyjska agresja musi zostać zatrzymana. Musimy zwiększyć wsparcie dla Ukrainy. Systemy obrony powietrznej, broń, sprzęt wojskowy, mundury zimowe. Wszystko, o co Ukraińcy proszą. Musimy znaleźć sposób, żeby to przekazać, bo dzięki temu mogą wygrać z agresorem. Litwa będzie lepiej uzbrojona. Rada Bezpieczeństwa Państwa zadecydowała o przyspieszeniu zakupu systemów obrony powietrznej średniego zasięgu. Istotne są dwa kryteria. Terminy oraz integralność z istniejącymi systemami obronnymi, ogólnie z całym systemem NATO. Pośpiech w zakupach związany jest z wybuchem rakiety w polskim Przewodowie, gdzie zginęło dwóch cywili. Sejm Litwy przyjął budżet na przyszły rok. Od stycznia wzrośnie kwota wolna od podatku, wynagrodzenie minimalne, emerytury oraz bazowe wynagrodzenie funkcjonariuszy. W budżecie uwzględnione też zostały wydatki na wyrównanie strat spowodowanych wojną na Ukrainie, kryzysem energetycznym oraz inflacją. Zwiększamy finansowanie obrony kraju. Dodatkowo 80 milionów przeznaczamy na wojskową infrastrukturę. Prawie 3 miliardy euro z funduszy europejskich zostaną zainwestowane w litewską gospodarkę. W Wilnie odbywają się 9 Dni Kultury Polskiej. W programie znalazły się m.in. wydarzenia skierowane do dzieci, filmy, a także koncerty rozrywkowe i patriotyczne. Zwieńczeniem festiwalu będzie opera tango w reżyserii Michała Dobrzyńskiego według dramatu Sławomira Mrożka. Operowe libretto wystawie Warszawska Opera Kameralna. Wileńskie Dni Kultury Polskiej potrwają do 9 listopada. W Katarze trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Cała Wileńszczyzna kibicuje biało-czerwonym. Gorące emocje panują w strefie kibica w Domu Kultury Polskiej w Wilnie podczas każdego meczu z udziałem polskiej drużyny piłkarskiej. A naszymi gośćmi w studiu są dziś Wojciech Piotrowicz, poeta i wieloletni twórca polskich audycji w litewskim radiu i telewizji. Witam serdecznie. Edyta Maksymowicz, kierownik redakcji zamiejscowej TVP Wilno. Dzień dobry. Witam w naszym studiu. Zdalnie z Warszawy jest z nami pan Romuald Mieszkowski, także poeta, publicysta, wydawca kwartalnika z Nadwili, ale też przed laty wieloletni współtwórca audycji polskich w radiu i telewizji litewskiej. Witam serdecznie. Witam serdecznie państwa. Zacznijmy od krótkich wspomnień. Panie Wojciechu, kiedy pan po raz pierwszy tak naprawdę oglądał telewizję? Kiedy po raz pierwszy na przykład zetknął się pan z telewizją polską? W ogóle z telewizją to chyba w 50-tych latach gdzieś. A i już był telewizor w domu? W domu nie, ale u sąsiadów już był. A z Polską to daleko później. My zazdrościliśmy tym wszystkim, którzy tutaj ze strefy kowieńskiej oglądali telewizję polską i się chwalili, polskiego się nauczyli, a do nas to przyszło później. No i przyszło za sprawą pana Romka Mieczkowskiego, bo on był właściwie założycielem tej audycji w języku polskim w Wilnie. Ale czy przy okazji jakichś wyjazdów do Polski w latach 60-tych, 70-tych, czy coś zostało w pamięci wówczas, że nie wiem, ta telewizja sowiecka, tutaj radziecka, dostępna telewizja polska, już wówczas mocno się różniły? Myślę, że na korzyść polskiej zawsze się różniły. Pani Edyto, a pani czy pamięta, kiedy pani po raz pierwszy zobaczyła właśnie na ekranie polską telewizję? No jako dziecko tam, jako tak nastolatka jeździłam do Polski. No i wtedy byłam fanką tam książek Nienackiego, Sisickiej czy Musierowicz, no i tam się zawsze czekało na tam jakieś fragmenty seriali
A później zdarzenie było oczywiście na studiach na pierwszym roku, kiedy już jako jedyne dziewczyny miałyśmy w pokoju swój własny telewizor przewieziony z Wilna. I wtedy wiedziało się, że ta telewizja jest też, na tamtym etapie też była inna. Ona była bardziej dynamiczna, bardziej wesoła, uśmiechnięta. Prezenterki się uśmiechały, było dużo, dużo takiej rozrywki, zabawy. To było dla nas ogromne zdziwienie. Wtedy pamiętam, show się pojawiło pierwsze w Polsce, to Czar Par. No i to właśnie fascynacja tym, czego jeszcze w telewizji i litewskiej, a na pewno w tej rosyjskiej, a radzieckiej nigdy nie było. Panie Romku, z kolei kiedy pana przygoda z telewizją się zaczęła? Czy pan pamięta właśnie te pierwsze kontakty z telewizją polską? To rzeczywiście było nasze marzenie pooglądać w Polsce i telewizję, i nadrobić zaległości w filmie. Z odwilżą przed upadkiem Związku Radzieckiego, z tak zwaną pierestrojką, czyli przebudową, kiedy przyszedł czas, żeby Polacy na Litwie też otrzymali swój program w języku polskim. Ja wtedy pracowałem w audycji Polskiej Radia Litewskiego i na mnie spoczął taki obowiązek tworzenia tej telewizji zupełnie na pustym miejscu i właśnie na wzorcach polskich. Czy pamięta pan, kiedy się odbyła premiera pierwszej audycji Polski w telewizji litewskiej? Rozumiem, że to była chyba Panorama tygodnia i rok bodajże 88 czy 89? Tak, to był rok 1988, a konkretnie, jeśli się nie mylę, to było 3 sierpnia. Niedziela, godzina 17, pół godziny, więc w ciągu tej pół godziny były różne działy. I z przewagą, powiedziałby, tych polskich momentów z naszego życia, z przewagą kultury. No i również był segment z Polski, bo już w tych czasach, trzeba powiedzieć, od pierwszych dni pojawienia się audycji polskiej na Litwie zaistniała współpraca z telewizją polską. Panie Edyto, czy pani pamięta te audycje właśnie polskie w radiu i telewizji litewskiej przed wyjazdem na studia w czasach szkolnych? No bo to w zasadzie obok Czerwonego Sztandaru było właściwie jakieś jedyne medium, które tu u nas było dostępne. No ja wtedy byłam bardzo młoda. Oczywiście to rodzice oglądali. To przychodziło się z kościoła i to było zawsze jakoś tak o takiej porze obiadowej po kościele. No i wszyscy tak zasiadali i to trzeba było oglądać, bo to polski program. Więc to ja nie powiem, że ja byłam wielką fanką, bo wszystko, co jest pod przymusem, a to było w domu, że to się należy, tak. I tu dochodzimy do momentu 74 rok. W Suwałkach powstaje nowoczesny maszt, centrum takie nadawcze, radiowo-telewizyjne, radia i telewizji polskiej ówczesnej. I się okazuje, że telewizja polska zaczyna sięgać swoim nadawaniem aż po Kowno. I mamy tu wypowiedź między innymi właśnie takiego mieszkańca Litwy Południowej, który wtedy już właśnie w latach 70. Oglądał, właściwie dorastał na tej telewizji polskiej. Jest to dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wileńskiego, pan Skridajla. Posłuchajmy. Miałem możliwość z dzieciństwa widzieć telewizję polską. No, jak wiecie, no, dzieci lubią patrzeć coś nowego, a zwłaszcza w sowieckie czasy, bo ja jestem z tego pokolenia, nie było tak interesująco patrzeć na to litewską telewizję, która była faktycznie propaganda sowiecka. No, zawsze polska telewizja była bardziej interesująca. No, to tak się i nauczyłem tego języka. A potem już od 90 roku w ogóle to mieliśmy więcej okazji wyjeżdżać do Polski, bo granice były wtedy już otwarte. No i dzisiaj mamy bardzo dużo kolegów z polskich ogrodów botanicznych. To jest niesamowite, jak często dzisiaj spotykamy w naszej pracy ludzi z Kowieńszczyzny, jak oni dobrze mówią po polsku. Pamiętam rozmowę z profesorem Bumblowskasem, no jednak to taki gwiazda też litewskiej telewizji, który piękną polszczyzną opowiadał, jak w zasadzie, czym ta telewizja była. To nie tylko była rozrywką, ale przede wszystkim też ona kształciła Litwinów i dawała takie okno na świat, więc sporo tych nie tyle jest. Polonizowała, co otwierała właśnie dla nich świat. I tutaj chyba była obiektem takiej zazdrości ze strony Polaków na Wileńszczyźnie, bo to się akurat gdzieś tam na granicy Wileńszczyzny ten zasięg nadajnika w Suwałkach kończył. Niestety. No i Litwini na południu, tam właśnie na tej litewskiej stronie Suwalszczyzny spokojnie oglądali, a Polacy na Wileńszczyźnie nie. No właśnie o to chodziło, że ta zazdrość, taka zdrowa zazdrość, że oni mogą, oglądają, a do nas nie dochodzi.
to byliśmy, czuliśmy się pokrzywdzeni. To chyba nie tylko zazdrość, tylko niestety i ogromna strata, tak? Bo dzisiaj mamy, no dzisiaj mamy te pokolenia, które wyrosły, dojrzały na nie polskiej telewizji, a na rosyjskiej, no i mamy co mamy. Bo jednak się udało, na początku lat 90. mieliśmy nawet przez jakiś czas retransmisję Jedynki, tak? Potem ze względu na prawa autorskie to zostało wycofane, pojawiła się telewizja Polonia, bo nam chodziło o ten kontakt z taką żywą, współczesną kulturą polską, chyba nie? Tak, ale pojawił się inny problem, myślę, u Polaków, że pojawił się problem wyboru. Pojawiło się też więcej kanałów telewizji rosyjskiej, która była ogólnie dostępna, nawet bardziej dostępna niż polska. Panie Rągu, ale ja tutaj się chyba nie zgodzę z panem. To nie była kwestia wyboru. To po prostu nie było wyboru. Telewizja była przez chwilę i przestała istnieć. I Polacy nie mieli wyboru. To znaczy, ten kanał polski był zawsze jeden, a tych rosyjskich zaczęło się robić. I oczywiście od była kilku później do jedna Polonia. Polonia, która była, no ja śmiem twierdzić, że była dobrym kanałem, ale jednak no, była jedyna. No nie mogła konkurować z tą całą oferką rosyjską. Więc tutaj nie było tak, że Polacy nie wybrali polskiej telewizji, bo to jest ważne, że to nie było tak, że nie wybrali, a wybrali język. Telewizji rosyjskiej, tylko po prostu zostali skazani na rosyjską telewizję. Myślę, że to tak było. Kiedy mieliśmy tylko tą radziecką telewizję, to tam były audycje, które przyciągały też i kultura, i jakieś inne poznawcze i naukowe. Jakieś humorystyczne, to, nie były oglądane. Tak, to ci ludzie, którzy nie poddawali się na czystą taką propagandę sowiecką, wtedy to oni później też się. Ale później nastąpiła zmiana pokoleń. Przyszli pokolenia młodsze, którym już częściowo dawało się bardziej wmówić tą taką propagandę sowiecką i tak dalej. Czy to nie było tak też, że jednak Polacy nie bardzo się czuli? Jednak to były trochę błędy popełnione przez władze litewskie. Przyznajmy, no jednak Polacy nie czuli się pewnie, w tym nowym państwie litewskim nie czuli się pewni. To Rosjanie wykorzystali i po prostu dawali taką... Nie odebrali taką tego państwa też jak do końca swoje, tak? Były resentymenty, a że tam było lepiej i na tych resentymentach właśnie budowano tę narrację taką. No trzeba powiedzieć samokrytycznie, że był i jest taki pogląd, że ta telewizja rosyjska, ta bardziej rozrywkowa, jest jakby nam bliższa, bo... Ona stała się bliżej. W czasach sowieckich przeżyli wiele rzeczy, które nie są zrozumiane nawet w Polsce, a nie mówiąc już o Zachodzie. I więc no, przystaliśmy mentalnie na taką ugodę. Panie Edyto, no w końcu przychodzi ten moment, kiedy zapada decyzja w Warszawie, że powstanie TVP Wilno. Coś, o co też my jako dziennikarze zabiegaliśmy przez wiele lat. Czy ta druga połowa nas tych lat, powiedzmy, XXI wieku, czy to już nie było za późno? Czy to już nie było trochę takie lapanie za ogon w ostatniej chwili, kiedy wiadomo było, że ta rosyjska telewizja tutaj rządzi na Wileńszczyźnie? I czy udało się stworzyć jakąś właśnie dla niej konkurencję? Bo tu nawet już sami Litwini, no premier Skwernialis wprowadza tą sieć całą polskich telewizji, czyli świadomość jednak w końcu się pojawiła, że tutaj źle się dzieje. Oczywiście, że było za późno, ale lepiej późno niż nigdy. Więc no, to dobrze się stało. Że telewizja polska nareszcie tutaj zaistniała i w takiej formule takiego bezpośredniej obecności. To nie jest tak, że już my tylko oglądamy coś, co jedynkę, dwójkę, o której marzyliśmy, tylko mamy swój własny kanał. On z dwóch powodów stał się ważny. Przede wszystkim dlatego, że dawał zatrudnienie ludziom młodym i pojawiła się ścieżka kariery w mediach polskich. A druga rzecz, że TVP Wilno nie tylko mówi o sprawach globalnych i gdzie się dzieje coś na świecie, chociaż też z takim polskim punktem widzenia, ale przede wszystkim mówi, co się dzieje w podwórku naszych kolegów, sąsiadów, rodziny. No, co by nie mówić, teraz w momencie, kiedy są zakazane rosyjskie telewizje, no to telewizja TVP Wilno, w ogóle telewizja polska ma teraz ogromną szansę. No teraz tę szansę trzeba wykorzystać, bo jeżeli by teraz jeszcze też zaniedbać, to już by było nie do wybaczenia i chyba przesądziłoby też o polskości szybciej, o braku polskości na Wileńszczyźnie. Więc wykorzystać moment, kiedy naprawdę widz siedzi z pilotem i nie zna angielskiego, litewskiej zna, ale no może nie chciałby coś polskiego posłuchać, rosyjskiego już nie może. Więc myślę, że ta ścieżka wyboru będzie właśnie telewizja polskie. No, zapytajmy o to naszą koleżankę Anię Adamowicz, czy z jej bujwickiego kamuszka także ta telewizja polska jest atrakcyjna. Przede wszystkim, czy jest obecna także poza Wilnem? No bo wiadomo, że w Wilnie to jest Latwia, poza Wilnem. No to już chyba bywa różnie. Muszę się pochwalić, że 70-lecie telewizji polskiej obchodziłam w niezmiernie godnym towarzystwie. Nie byłam w Warszawie. Przybyła do mnie nasza aktywistka Józefowa, tym razem nie sama.
Poprzednią niedzielę, już w godzinach popołudniowych, przybyła ze swoim Józefem, przejętym Stanisławem i Stanisławową. I na wstępie oświadczyła. My tu tak honorowo kompanię do samej przyjechawszy, żeby razem poradować się. Bo 70 lat świadkować, to nie kurą figi pokazywać. A widzisz, u nas w klopocieszkach tylko Polonia ciągnie. A ona nie wszystko pokazuje. A do innych kanałów my nie możemy podkluczyć się. I nawet do telewizji Wilno, choć ludzie mówią, że bardzo tolkowe. Zauważywszy moje lekkie zaniepokojenie, oświadczyła. Na szczot traktamentu ty nie nerwuj się. Wszystko my mamy ze sobą. Będą żeberki ze świeżynko, będzie kwasna kapustka, Stanisławowa bułków napiekszy, a Stanisław naleweczki zabrawszy. No a ja pomyślała, że my u ciebie przenocujemy, żeby po lasach nie tlukć się i dwie puchowe kołdry zachwyciwszy. Trzeba przyznać, że wieczór minął nam we wspaniałym nastroju przy oglądaniu gali 70-lecia i przypominaniu czasów, kiedy tej telewizji polskiej nam ogromnie brakowało. A te audycje, które mogliśmy oglądać, bardzo sobie ceniliśmy, bo dawały poczucie łączności z Polską i dodawały otuchy i optymizmu. Kiedy moi goście pełni wrażeń nareszcie poszli na spoczynek, pomyślałam sobie, że takie wspólne świętowanie to jedna z najpiękniejszych tradycji Wileńszczyzny. No a telewizji zostaje życzyć, aby jeszcze wiele lat prowadziła nas przez świat, dawała możliwość kontaktu z rodakami, kulturą i językiem ojczystym, a jeszcze docierała do najdalszych zakątków, nawet takich jak nasze klopociszki. No i tutaj między innymi też kamuszek do ogrodu TVP Wilno. Jak jest z tym docieraniem? Cały, powiedzmy, taki obszar tej Wileńszczyzny zamieszkały przez Polaków jest już objęty nadawaniem naziemnym i czy już każdy może to oglądać, czy jednak jeszcze tutaj trwają prace nad rozszerzeniem zasięgu? Robimy wszystko, naprawdę. To trzeba przyznać, że telewizja bardzo zależy telewizji, żeby TVP Wilno, w ogóle te kanały, które są możliwe teraz do oglądania na Litwie, żeby one były dostępne wszędzie, w każdym zakątku, nie tylko Wileńszczyzny, chociaż głównie, ale na Litwie. Jeszcze są pewne, to wynika z przygotowania terenu, terenów i pełne tam takiej niedyspozycji wieży telewizyjnej naszej litewskiej, ale myślę, że już po nowym roku, czyli już bardzo szybko naprawdę jest to pilnowane, żeby jednak ten zasięg był na całej Wileńszczyźnie. Dzisiaj często nas pytają, no po co ta telewizja? Tak? Dzisiaj jest wszystko internet. To jednak ciągle mam, wierzę i mam nadzieję, że jednak ta telewizja jednak zostanie tym ważnym medium, tak? Bo telewizja jest jednak tym medium poważnym, medium jednak drogim, gdzie pracują fachowcy, bo dzisiaj w internecie jest bardzo dużo i młodzież je widzę, jak oglądają czasem bardzo dużo różnych treści, które są kiepskiej jakości, może są gdzieś tam ciekawe, ale one jednak nie mają. Ale młodzież docierają, no, patrząc na TikToka, no to tam w ogóle o jakości no ale jednak mówić, nie jest to, no tak, tylko nie jest to jednak jakaś właśnie wymiana myśli, dyskusja, to jest jakieś, no takie rozrywki, takie no krótkie formy. Może młode pokolenie tylko potrzebuje, tak, coś być tutaj może szybko, tak, bo tam nie ma czasu pół godziny, czy godzinę siedzieć przed telewizorem. No ale naszym zadaniem chyba jest też, myślę, żeby dawać te treści wyższe trochę, tak? Z tego, co ja widziałem, to cieszę się, że taka rzecz jest, działa i niech się rozwija jak tylko można i szerzej, i lepiej, a doskonalenie nie ma końca. A to, że jakiś internet tam zabierze, odbierze, to jest ta sama sprawa, jak powiedzmy, bali się, że kino przyszło, to teatry zginą. Tak, albo nie telewizja, zginęły. Kino. Za... Internet przyszedł, to nie zginie. Telewizja nie zginie. Ale prawdą jest, że trzeba pracować nad tym. To nie jest to nie takie samoistne. Jednak nad tym trzeba nad tym znaleźć tę ścieżkę dotarcia do młodzieży, do młodych ludzi. Dlatego muszą powstawać programy dla dzieci. Dzisiaj czasem telewizje o tym zapominają, na szczęście nie nasze. Ale telewizje zapominają o tym, że trzeba jednak tworzyć widza programy. Widza sobie wychować. Wychować, tak, przyzwyczaić. On wtedy może będzie, może nie w takiej skali, jak przyzwyczajenie, że siedzimy cały dzień przy telewizorze. Raczej nie. Ale jednak jeżeli zapomnimy o młodych ludziach, to oni faktycznie pójdą szukać tych treści gdzie indziej i dla nich ten telewizor będzie zupełnie obcym ciałem. Panie Romku, pan teraz na to wszystko patrzy trochę już z innej perspektywy. Na co dzień jest pan w Warszawie. Jak pan ocenia w ogóle i telewizję polską, i TVP Wilno, bo chyba ma pan okazję to oglądać i czy możemy powiedzieć, że te marzenia kilku pokoleń Polaków na Litwie wreszcie się spełniły? Przy mnogości różnych kanałów polskich wybieramy z braku czasu te, które nam odpowiadają, więc często wszystkiego po trochę. Natomiast jeśli chodzi o TVP Wilno, myślę, że największą wartością tej stacji jest jej regionalny charakter. I właśnie z tego powodu TVP Wilno oglądamy w Polsce.
I spośród moich znajomych wielu czeka, żeby zobaczyć ten program z powodu regionalności, odrębności, który pokazuje życie Polaków no, w innym kraju. Kraju bardzo ważnym, w którym Polacy są spadkobiercami wielkiej tradycji kulturalnej. No i ja bym dodał jeszcze jeden walor do tego, którego unikają dzisiaj media. Moment edukacyjny. Telewizja uczy. Uczy historii, uczy poprawności języka, szczególnie w warunkach, kiedy się mieszka jako mniejszość narodowa. Tutaj mam takie pytanie, bo się pojawiła ta kwestia internetu, telewizja. Jakby teraz z internetu zabrać wszystkie treści telewizyjne, czy wyprodukowane przez fachowe studia, na przykład na zlecenie telewizji, to ile by tam w tym internecie czy w YouTubie zostało takich naprawdę wartościowych rzeczy, które właśnie powstały gdzieś tam bez udziału jakiejkolwiek telewizji czy studia? Na takim poziomie finansowym, możliwości osobowym, takich możliwości produkcyjnych nie ma żadne jeszcze, żadne medium, czy żaden zamiennik telewizji się nie pojawił, na szczęście, i myślę, że to jest ta szansa. Natomiast to, co mówił pan Romek, dziękuję bardzo, bo to jest bardzo ważne, co pan powiedział na temat, że my powstaliśmy, TVP Wilno generalnie powstało, żeby pokazywać Polsce i na świecie, że są Polacy na Litwie i że jednak jak żyją. Dzięki też kierownictwu telewizji, że dzięki Bogu są te retransmisje właśnie chociażby naszego programu informacyjnego w regionalnej trójce i mamy naprawdę dużo głosów, że ludzie na to czekają i chcą oglądać te programy też w Polsce. Dla nas to jest o tyle istotne, że te więzi w młodszych pokoleniach już się robią coraz luźniejsze. Dokładnie. Na poziomie chyba jeszcze państwa, no to często ta granica nowa, stalinowska podzieliła rodziny, dokładnie, bracia, kuzynów, ja zawsze mówię, że to jest pokolenie repatriantów. Dokładnie. A teraz już ono się rozluźniło, już dzisiaj mamy rodziny na poziomie dalsze. Ich dzieci i wnuków to już te kontakty są coraz luźniejsze i ta telewizja pomaga to tak trochę urywającą się więź znowu odbudować. No jest to ta misja TVP Wilno, myślę też. Jeszcze warto przypomnieć, że mimo wszystko w internecie także można oglądać i TVP Wilno, czyli jak ktoś nie ma czasu na telewizor albo bardziej korzysta już właśnie z internetu, no to przecież chyba wszystkie audycje powstające w tej chwili w Wilnie są dostępne także w internecie. Ale dosłownie wszystkie. Faktycznie ludzie młodzi nie są przyzwyczajeni do tego odhaczania godzin, że tam o 19 jest taki program. Muszę zdążyć muszę wyjść szybciej, bo trafić na tym, żeby film, tylko faktycznie w internecie może sobie obejrzeć nasze programy i wiem, że tych obejrzeń jest bardzo dużo, czyli internet też tym żyje i dzięki Bogu. No. Już zupełnie na zakończenie mam ostatnie minutki. Słuchajcie, mam jedno pytanie tutaj na podsumowanie do państwa, do nas wszystkich. Krótkie życzenia dla Telewizji Polskiej z okazji 70-lecia, litewskiej z okazji 65-lecia, które też w tym roku przypadało. Niech się rozwija, niech się niczego nie boi. Na pewno miejsce pod słońcem dla telewizji zawsze się znajdzie. Żeby rejestrowała nasze życie, żeby więcej w tych dokumentach było radości i sukcesów Polaków, bo rzeczywiście dzięki telewizji doświadczają informacji szerokiej nasi wszyscy rodacy, nie tylko na Litwie, ale również w Polsce i za granicą. Słowa prawdziwego dokumentalisty. Pani Edyto, a czego z kolei pani jako osoba współtworząca dzisiaj także TVP Wilno właśnie życzyłaby sobie, pracownikom, a może także naszym widzom? Przede wszystkim, żeby telewizja była trwała, była potrzebna. Żeby docierała, miała coraz szersze rzesze tych widzów, budowała te więzi, na wszystkie więzi. Głównie więzi z Polską, Polaków między sobą. Żeby telewizja nas wszystkich łączyła, kochani. Dziękuję za to, że jesteście z nami, że oglądacie TVP Wilno, że oglądacie Klub Redaktorów. Dzisiaj dziękuję także naszym gościom. Przyglądał się tej dyskusji także tradycyjnie nasz kolega Gintaras Jociusz. I tutaj mamy pamiątki dla naszych uczestników, panie Wojtku. Panie Robku, panu przyślemy także pamiątkę internetową właśnie. Dziękuję jeszcze raz. Życzę Telewizji Polskiej kolejnych 70, 100 i 170 lat nadawania i żeby oczywiście byłaby coraz lepsza. Dziękuję za uwagę. Do spotkania za tydzień w kolejnym Klubie Redaktorów.